Uśmiechnięci, zwarci gotowi, pełni energii. Dzięki, dzięki, że przyjęliście zaproszenie. Karolina Schneider, linia Axel Springer Polska. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam. Cześć Karolina. Konrad Ciesiołkiewicz, Fundacja Orange. Dzień dobry, kłaniam cześć, się. Miło Ciebie widzieć po roku. I Darek Bugalski, K3 Podcast o dobrym życiu. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. I teraz winienem Wam jestem wyjaśnienie, że tak, pierwszy panel naprawdę tam było ostro. Iskrzyło momentami między nami, dyskutantami. Ciekawe, jak będzie tutaj. Iskrzyło dlatego, że w wielu sprawach się nie zgadzaliśmy. Jak korzystać z social mediów, jak się w nich udzielać, czy to dobrze, że na przykład niektórzy wycofują, jak ja zupełnie, nie dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, czy i w ogóle, jeśli ktokolwiek ma wpływ na kształtowanie opinii publicznej, czy powinien się jednak zamykać w swojej bańce świata offline'owego, czy jednak nie budować bańki w świecie online'owym, budować to zaufanie. Co dalej z zaufaniem? Zacznijmy od takiej konkluzji. Każdego z Was proszę o osobiste doświadczenie. Ja Wam pomogę, bo powiem Wam o swoim osobistym doświadczeniu. Jeszcze 20 lat temu, jak wchodziłem do sklepu, wchodziłem do jakiegoś urzędu i gdzieś przy okazji wychodziło, że jestem dziennikarzem, byłem z tego dumny. I się mogłem tym pochwalić z otwartą przyłbicą, rozmawiać. Czułem taki szacunek, zaufanie właśnie. Dzisiaj tego nie czuję. I nawet wolę nie mówić o tym, że jestem już, no ja już jestem byłym dziennikarzem. A jak to jest z waszego punktu widzenia? Darek. Ja też jestem byłym dziennikarzem. To znaczy ja uprawiam ten zawód, ale właśnie można być dziennikarzem na różne sposoby. Ja teraz prowadzę podcast, pracowałem długo w Trójce, wcześniej w Tok FM jeszcze, czyli w Inforadiu jeszcze nawet, coś tak nazywało. I wtedy byłem właśnie dziennikarzem, nie dziennikarzem. Szukam właściwej formuły. Amerykanie mają dobrą formułę, mówią host. Prawda? Znaczy ktoś, kto jest gospodarzem programu. Ja się czuję gospodarzem jakiegoś miejsca. A to wiesz, to jest taka różnica jak między pisarzem a autorem książek, tak? Rozumiem, takie rozróżnienie. No bo na przykład ja piszę książki, ale nie powiem o sobie, że jestem pisarzem, bo czuję, że gdzieś tam ten pisarz to jest takie, wiecie. Nie o to mi chodzi. To nie chodzi o różnicowanie rang, że ktoś jest ważniejszy albo nie. Ale na przykład, nie wiem, można być wydawcą w radiu, można być reporterem, można być jeszcze kimś, prawda? Tak. A ja prowadziłem programy i ja to traktowałem w ten sposób, że ja zapraszam ludzi do jakiegoś miejsca, które jest, zakładam, fajnym miejscem. I tam oni mogą być wysłuchani. No na przykład, to chyba też były inne czasy jeszcze. Teraz jest gorzej, teraz jest trudniej. Teraz więcej jest agresji takiej, no nieufności właśnie. Ale na przykład ja się specjalizowałem i uwielbiałem to robić, rozmawiając ze słuchaczami na żywo w programach live. I oni dzwonią. Ja, nawet jeżeli ktoś był nudny, no nieciekawy, albo coś może tak niekoniecznie, no to ja szukałem tych 10% tego ciekawego i fajnego. To była moja strategia. Bywały takie osoby, z którymi nie rozmawiałem, no bo po prostu przekraczały granice. Kończyłeś ostro rozmowę? Tak, tak. Jeżeli ktoś, no nie chcę teraz tutaj opowiadać, o jakie to mogły być rzeczy, no bo mniej więcej wiemy. To wtedy zrywałem kontakt, dziękuję, żegnam i tak dalej. Ale jeżeli ktoś nawet opowiadał coś niezbyt fajnego, to szukałem tych 10%. I myślę, że to jest dobra, to działało. Ja myślę, że to jest budowanie zaufania. Jeszcze jedna taka rozmowa i mnie przekonają, żebym wrócił jednak do social mediów i się tam zaczął udzielać. Czy social media jest odpowiedź, wiesz, bo to zależy, jakie to jest miejsce właśnie, tak, jakie to jest medium. Nie wiem, czy social media to jest W social mediach jest przestrzeń. Ja miałem taką fajną przestrzeń, grupę zamkniętą, kiedy prowadziłem 8 minut motywacji i tam dołączały osoby, które faktycznie chciały tego, w czym ja się specjalizowałem, tak? A więc łączenie sportu z życiem zawodowym, rodzinnym, tak, jakiś tam work-life balance, tak wyświechtane to powiem, ale jednak użyję go na potrzeby naszej rozmowy, no to faktycznie tam nie było ani hejtu, ani złośliwych uwag, ani takich, tam była jakaś merytoryczna rozmowa, fajna zresztą, fajna społeczność. Karolina, jak jest u Ciebie? Jak jest u mnie, to ja też bym się podzieliła pewną taką osobistą, aczkolwiek trochę ponad osobistą obserwacją. Nie wiem, co robiliście 10 lutego 2021 roku. To był dzień, kiedy większość polskich mediów się wyłączyła. Aha. A propos dziennikarstwa, tak mówię. Ja akurat miałam tę przyjemność, nieprzyjemność, bo trudno to tak nazwać, żeby uczestniczyć w tym trochę od kuchni. I wiedziałam, że o 5 rano po prostu zniknie pewien świat. I on faktycznie zniknął, tak? O 5 rano ja się obudziłam, nastawiłam sobie budzik, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest. I Onet, i TVN, i Polsat, i Agora wszyscy wyłączyli swoje media, pokazując czarną planszę w proteście przeciwko podatkowi, który chciał rząd wprowadzić. Ale wiecie, co to było dla mnie niesamowite? Ja o tym wiedziałam w przeciwieństwie do większości Polaków, że to się wydarzy, ale dla mnie to i tak był szok. W sensie zniknięcie tego pewnego świata i pewnego opowieści o świecie powodowało, że jedyne źródło moich informacji
to pozostawały social media właśnie, które, jak zobaczyłam wtedy bardzo jasno, w jakiejś bańce mnie bardzo dużej trzymają, bo ja dostawałam tylko oczywiście informacje od moich przyjaciół, od moich znajomych, od ludzi, których dobrze znam, z którym dzielę jakiś światopogląd. Nie było już dla mnie w jakimś sensie pluralizmu w tym. I to doświadczenie jest dlatego dla mnie takie osobiste, że pomimo, że wiedziałam, że to się wydarzy, byłam na to przygotowana, to i tak to był pewien szok i znowu pokazał mi, jak ważne dalej, a może ważniejsze niż kiedykolwiek, dzisiaj jest rzetelne dziennikarstwo. I dlatego, Karolina, ja uważam, że ja miałem taką refleksję po tym 10 lutego, że takie wydarzenia powinny być cykliczne. Naprawdę, to powinno być cykliczne. Żeby wszyscy sobie uzmysłowili, co się dzieje w momencie, kiedy zabierzesz wolność słowa, wolność mediów, jaki przekaz do ciebie może... W zasadzie nie dociera do ciebie żaden przekaz. Jak na głębokiej Syberii w Rosji dzisiaj. Nie? Czy nawet nie na głębokiej Syberii. Dokładnie. No dzisiaj trochę mamy tę sytuację jakby z Rosją, tak? Że gdzieś mamy przekaz jeden, przekaz drugi. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby media miały trzeźwość jakby umysłu w reportowaniu o tym, w informowaniu. I myślę, że to jest dla mnie też symboliczne. Był bardzo ten dzień. Tak. Na zawsze mi utkwi w pamięci. Dzisiaj sprawdzałam, nawet jest w Wikipedii. No tak, ale jak się patrzy na media publiczne, tak? A nie istnieją. Nie istnieją, no właśnie. Może ja niepotrzebnie nawet wymawiałem to i nie poświęcajmy czasu, bo to szkoda. Konrad, jak to jest u ciebie? Z zaufaniem? Do mnie? Mam nadzieję, że masz jeszcze. Ja nie jestem dziennikarzem. Mam bardzo duże przyszedłem tutaj, ale byłeś, na zaproszenie. Ale byłeś kiedyś czynnym politykiem. Ale jak jest z zaufaniem, tak? Z mojego doświadczenia w ostatnim okresie. Tak, w ostatnim... Coraz gorzej. Wydaje mi się, że taka polaryzacja jest po prostu społeczna, bardzo poważna i to nie tylko związana z polityką, ona oczywiście jest tłem głównym, ale jednak takie tsunami kryzysów, które mieliśmy i którego wciąż doświadczamy, pandemia, ale wcześniej też bardzo wiele różnych zawirowań politycznych w Polsce, w Europie, w świecie, to jednak musiało się odbić. Pandemia totalnie przeorała, myślę sobie. No i wojna, która też jest jednak traumą dla nas wszystkich. Nie przyznajemy się do tego, ale ona jest traumą. Nie tylko dla tych, którzy uciekają, bo dla nich przede wszystkim. Oczywiście to trzeba mieć w pamięci. Ale myślę, że dla nas wszystkich to jest jednak poczucie zagrożenia, bezpieczeństwo, które legło w gruzach. Więc w takich sytuacjach chwytamy się... Znaczy, no po prostu zaufanie musi spadać. To nie ma w ogóle siły. No to jak je odbudować? Bo daj kilka Natomiast przykładów. Ja widzę nawet to w takich codziennych sytuacjach, że na przykład znamy się z ludźmi w ogromnej mierze zdania, nawet z ludźmi, którymi dwa lata temu widzieliśmy się na żywo, czy rok temu na żywo, ale jednak pracujemy głównie zdalnie. My nie do końca wiemy, co ktoś chciał nam powiedzieć, prawda? Trzeba mieć dużą uważność na to, co piszemy w mailu na przykład, albo w Messengerze. Czy kończymy kropką, czy jednak wyjaśniamy zdanie więcej? To jest bardzo ważne, no bo moja intencja na przykład wyrażona w tym zdaniu może pomóc komuś emocjonalnie ogarnąć sobie tę informację i jakby uznać, że ja miałem dobre intencje, albo ktoś zna kontekst, w którym ja go o coś proszę, a nie tylko wydaje polecenie lub prośbę, no bo to może być prośba równie dobrze, albo jakaś sytuacja, która się dzieje, że to nie jest mój komentarz, który jest ocenny, tylko na przykład chciałbym coś przekazać albo o coś poprosić. To jest, wydaje mi się, że takie drobiazgi w zasadzie są dzisiaj takim chyba silnikiem i trochę paliwa do niego brakuje. Ale to świetny temat dotknąłeś. Zanim przeskoczymy na inne tematy, troszkę, nie? To poczekaj, bo to nie ten temat, bo chyba w kulu, że tak powiem, na offline rozmawiałem ze wszystkimi na ten temat. To zarządzanie w czasach kryzysu, w czasach pandemii, w czasach wojny, zdalne, no musimy my mieć zaufanie do pracowników swoich, że oni jednak pracują, a oni do nas, że my odpowiednio zarządzamy. To jeszcze kontynuując ten wątek, czy ty w fundacji u siebie zauważyłeś jakieś zmiany w tym kontekście? No w tym sensie, że jest tak, w wielu aspektach jest dużo ciężej budować to zaufanie. To nie jest tylko góra-dół, to jest w ogóle po prostu między ludźmi. Jest ciężej czasami budować relacje, choć my tego nie dostrzegamy, to jest jak z gotowaniem żaby, moim przekonaniu. To znaczy, że żaba długo nie wie, że jest gotowana, prawda? Tak. To jest tak wolno, to trwa, że ona nie wie. I my też trochę nie wiemy, że my tracimy umiejętności społeczne poprzez to, że się całkowicie musieliśmy przestawić. Oczywiście my się do tego dopasujemy i na pewno zwrócenie uwagi na takie aspekty, jak użyję sformułowania, które... No, empatia cyfrowa. Ja wiem, że my dodajemy cyfrowość do każdego elementu naszego życia, bo trochę nie ma podziału, ale ona też istnieje. I właśnie to na przykład wypełnianie moją intencją, mojego przekazu do ciebie, jak piszę, jest moim zdaniem takim elementem empatii, że ja próbuję wchodzić, jakkolwiek próbuję, bo nigdy nie będę w stanie zrozumieć twoich butów, czy ciebie w twoich butach, ale próbować zrozumieć, że jeżeli ja napiszę jedno słowo tylko, albo dwa słowa, to ktoś może przyjąć taką super, ocenę. Nie? Super, że o tym mówisz, dlatego że ja już Darek, daj głos. Chodzi o to, że chcę tylko podkreślić, że ja od dwóch lat mówię, że cechą liderów, menadżerów wysokiego szczebla, CEO różnych, empatia.
to jest to, co na pierwszy plan... Tylko my empatia się... używamy, wiesz, to jest takie słowo, które my używamy, odmieniałem przez wszystkie przypadki, jak przychodzi to od czego, to ciągle szef z butów wchodzi, to wszyscy tak mamy. Natomiast ja miałem, ja pierwszego, w pierwszym tygodniu czy drugim tygodniu pandemii trafiłem też do roli kierowania fundacją, którą znałem wcześniej, ale ludzi nie znałem wcześniej. Ja musiałem pracować bardzo ciężko i wciąż pracuję na zaufanie. 2 lata minęło już ponad, ale ja wciąż muszę pracować na to zaufanie i mam pewność, że na zaufanie trzeba zawsze pracować, bo z zaufaniem jest tak, że to jest zawsze kredyt. I moment trzeba go spłacać. I łatwo jest zburzyć. Ale Darek. Dużo ciężej było go spłacać, sobie myślę, w czasie pandemicznym. Naprawdę. Tak, ja mogę coś powiedzieć? Tak, tak, ja Darek i Karolina. Czy nie na temat, ale chyba na temat, mam nadzieję. Bo my mówimy tutaj o zaufaniu, ale moim zdaniem jest jeszcze coś poziom niżej, głębiej, to jest podstawowy poziom i to jest poziom szacunku. Zaufanie się buduje na szacunku. Jeżeli możemy się z kimś różnić poglądami, kogoś lubić lub nie lubić, ale jest coś takiego jak bazowy szacunek. I może i wtedy dopiero może być zaufanie. I myślę, że to od tego powinniśmy zacząć. Czy ja mogę powiedzieć taką historię, anegdotę z życia? Mamy czas, dawaj to. Ponieważ jest to moim zdaniem otwierające oczy. Warszawa, Saska Kępa, czyli to jest jedna z najbardziej eleganckich dzielnic tego miasta, stołecznego. Autobus linii 117 przejeżdżający przez środek Saskiej Kępy. W tym autobusie są eleganccy ludzie. Różne typy elegancji, ale to są eleganccy ludzie, widać, że zamożni albo aspirujący. I jest tak, dwóch tak zwanych meneli. Tak zwanych meneli. I oni siedzą i bełkocą coś. I coś mówią takiego, że to zaczyna być ciekawe, bo oni, no, nieważne, zaczynam słuchać w każdym razie. I w pewnym momencie po prostu doznaję szoku, ponieważ muszę użyć słów. Ja mówię, tak? Spokojnie. Jeden, ale naprawdę muszę, bo bez tego. Jeden mówi, kto jest, kurwa, najlepszym dyrygentem w Polsce? Mnie zamurowało. A drugi mówi, odpowiedź riposta, mistrzowska. Nie pierdol, kurwa, że Maksymiuk. Ja pracuję ze studentami. I spytałem, proszę państwa, kto to jest Maksymiuk? To nie wiedzieli. A oni wiedzieli. Więc ja myślę, słuchajcie, no nie, po prostu, i to jest kwestia szacunku. Szacunek to jest coś takiego, że są ludzie i my ich dostrzegamy i widzimy, że po prostu w ogóle istnieją. Taka przedwczesna ocena, nie? Ale tak, oczywiście. Wszyscy znamy takie zjawisko, że ktoś na nas patrzy i nie widzi, tylko patrzy na ścianę, tak, prawda, tam. To jest brak szacunku. I teraz, jeżeli tego nie ma, to w ogóle o jakim zaufaniu my możemy mówić? To jest świetna rzecz. Często tego ja tylko nie chcę mają. Podbić to, co Darek powiedział o tym patrzeniu. Jak do ciebie mówię, to patrzę na ciebie. A w oczy. Jesteś człowiekiem i no dobra, może ty jesteś z innej bańki. Wczoraj miałem taką sytuację i się przyznam. Już oddaję ci głos, Karolina. Jestem u kolegów, gdzie akurat nocowałem w Warszawie. Rozmawiamy. I kolega coś do mnie mówi. Ważnego z jego punktu widzenia. Ja wiedziałem, że to dla niego jest ważne, ale ja w tym czasie kończyłem korespondencję SMS-ową. I kolega tylko tak przerwał, zawiesił głos, mówi, mam twoją atencję? Słuchajcie, no niesamowite, prawda? Odłożyć to świństwo z boku i być tylko tu i teraz. Dlatego słucham ciebie, Karolino. Cudownie. To, co chciałam dodać do tego, co mówicie, że... Szacunek, zaufanie, absolutnie tak, ale gdzie, znaczy bez ale, jesteśmy zwierzętami, to znaczy musimy się widzieć. Ja trochę, jakby mówimy o cyfrowym świecie, bez którego dzisiaj już jakby nie będziemy istnieć. On nam ułatwił strasznie dużo rzeczy na co dzień, jakby w tym jak pracujemy, w szczególności w mediach, w których ja pracuję, to jest w ogóle inny świat niż przedpandemiczny, ale z drugiej strony, zresztą mamy teraz też to doświadczenie bardzo świeże u nas w firmie, bo my jesteśmy właśnie tydzień po takim Office Week, gdzie zaprosiliśmy wszystkich naszych pracowników do biura. I te rzeczy, które się podziały w trakcie tego tygodnia, jak ludzie się zobaczyli, ja pracuję z dziewczyną, która właśnie dołączyła, zresztą tak jak ty mówiłeś, fundacji ma to samo doświadczenie, dołączyła zdalnie i mówi, ludzie zaczęli mi na e-maile odpisywać, jak ją poznali. I te relacje i takie właśnie, i to patrzenie w oczy, trudno jest patrzeć w oczy w kamerze, tak? Nie wiesz, czy ktoś ci patrzy w oczy, czy nie. I to są rzeczy... Widzicie, jaką trudną pracę mam? Mega. I myślę, że to są takie rzeczy, które są takie bardzo fundamentalne. I ja nie mówię, że powinniśmy wrócić do czasu przedpandemicznego, ale uważam, że też nie możemy, będzie nam bardzo, bardzo trudno budować zaufanie tylko i wyłącznie zdalnie, tak? Ale to, co mogę jeszcze powiedzieć, bo tak dalej. Czy mamy tak tutaj porządek działania?
Panie, dyskutujemy, Darek, proszę. Odnieść do tego, co powiedziałaś. Czy to jest w ogóle kluczowe? Słuchajcie, w mediach, znaczy to jest tak, rzeczywiście jest bardzo trudno zauważyć, że ktoś jest poza kamerą. Ale to jest tak, że jeżeli my nie weźmiemy pod uwagę tego, że jak tutaj rozmawiamy, to jeszcze tutaj siedzi ktoś, kogo my nie widzimy, to są państwo, którzy są z nami teraz w sieci i nas oglądają. Jeżeli prowadzę program w radiu, to jest, nie wiem, pani Karolina z Otwocka, która tego słucha, zbieżność imion, nie wiem, przypadkowa, to ona tu siedzi przy tym stoliku, tylko jej tutaj nie ma fizycznie, ale ona jest tutaj fizycznie. To znaczy, to jest rodzaj dialogu, ale to jest właściwie coś rodzaju trialogu. Ale to jest też jeżeli tego nie... I słuchajcie, tego jeżeli... uczyć, nie? Tak. Bo to jest normalna kompetencja. Jak oglądamy programy w telewizji albo słuchamy audycji radiowych, to naprawdę od razu widać, czy ten ktoś, kto prowadził ten program, tę rozmowę, czy on wie, że tam pani Karolina jest. Czy czuje to, prawda? Tak. Bardzo podobało mi się to, co powiedziałaś. Zaprosiliśmy naszych dziennikarzy do biura. Pracowników wszystkich. Pracowników nie wszystkich. Nie, bo ja, tak, bo ja no, pracowałem jako dziennikarz, tak. Więc zaprosiliśmy naszych pracowników do biura. Nie kazaliście im przyjść, tylko zaprosiliście. Ładnie to powiedziałaś. Bardzo to miłe. Myślę, że to jest jakiś taki trudny moment bardzo. Jakby w życiu każdej organizacji. My mamy 1800 pracowników, więc to jest faktycznie olbrzymia organizacja. I jakby po 2 latach pracy praktycznie zdalnie, też ludzie się odzwyczaili, mają jakieś swoje rutyny. Jakby trudno jest im na nowo przyzwyczaić się do jakiejś nowej rzeczywistości. I my w tej chwili testujemy i tak jak mówisz, zaprosiliśmy do testu de facto. Dlatego, że zaprosiliśmy ich na tydzień do biura i teraz znowu są zdalnie i każdy zespół sobie ustala, jak chce pracować. A jaka to jest częstotliwość? Kiedy się pojawiają w biurze, a kiedy? Po tym pierwszym teście będziemy teraz jakieś wyciągać wnioski i pomysł jest taki, żeby co kwartał, raz na kwartał, na tydzień, żeby się spotykała cała firma. A poza tym każdy zespół ustala sobie indywidualnie, w jaki sposób chce pracować. Na przykład mój zespół pracuje praktycznie cały czas zdalnie, widzimy się raz na miesiąc. I dla nas to jest okej. Ale są zespoły, które widzą się częściej. A tylko... u was w fundacji? My mamy taką zasadę, że to jest minimum 2 dni w tygodniu. Pracujemy w biurze i to dotyczy fundacji, ale też całego naszego takiego, powiedziałbym, ekosystemu, tak? Pracuję też w dużej grupie 12 tysięcy ludzi, więc i to rzeczywiście taka zmiana, najpierw ten taki kryzys związany ze zmianą, prawda, na pracę zdalną, teraz z kolei jest, no on się też odbija jakoś tam, wydaje mi się, że czkawką w tym sensie, że pewne rzeczy się dzieją, które po prostu trzeba zaakceptować z wyrozumiałością, że my po prostu wchodzimy, uczymy się tego nowego systemu. No tak, to jest po prostu, wydaje mi się, że zdecydowanie ta cyfrowość nam wiele rzeczy ułatwia, ale musimy się po prostu bardzo wielu rzeczy nauczyć, takich ludzkich rzeczy, trochę jak spotkanie twarzą w twarz, trochę jakbyśmy o filozofii personalistycznej tu rozmawiali, ale to tak jest. Bo my po prostu jako ludzie rzeczywiście, jako zwierzęta społeczne potrzebujemy tego, prawda? Tak mi się, ja w to głęboko wierzę. Ale też jest trudno, nie chcę takich może jakichś politycznych, ale powiedziałaś na początku polityka, jednak jest nam też bardzo trudno, dlatego że ja po prostu bardzo się zgadzam, to nie jest jakieś oryginalne. Profesor Piotr Sztomka zajmuje się, jak wiemy, zaufaniem. I on jednak uważa, że ja bardzo to podzielam od lat, mianowicie, że jednak zaufanie buduje się od instytucji, od góry do dołu. No to znaczy, że inaczej to my troszkę sobie indywidualizujemy i to, co jest teraz zagrożeniem, to to, że my też jak rozmawiamy tu, czy w ogóle w miejscach pracy, może w polityce, w życiu publicznym, że musimy sobie poradzić z tą sytuacją, to na zasadzie ty się musisz nauczyć. Łukaszu, Konradzie, Karolino i tak dalej, prawda? I to musimy to zrobić. Nie, czy bez wątpienia musimy to... A przepraszam, tak, że wszyscy musimy to zrobić, nie? Tylko, że jest jeszcze jednak... Jest pewien system, który chodzi i ten system jest oparty na instytucjonalnych rozwiązaniach, miejscu pracy, ale także życiu publicznym. No ale tam przecież to jest teraz... w ogóle kryzys zaufania potężny. Ale właśnie to chcę powiedzieć, że mamy wojnę. 40% Polaków uważa, że jest zagrożenie realne wejścia Rosji do Polski. Ponad 40% uważa, że do krajów nadbałtyckich, tak? To oznacza, że nam się wszystkie fundamenty życia po prostu, one idą w piach. Kruszą się. To jest jedna. W polityce też widzimy, to jest pedagogika publiczna uprawiana. No jednak my widzimy, co się dzieje w życiu publicznym. Jak liderki, liderzy komunikują się ze sobą. Wydaje mi się, że jest nam naprawdę znacznie ciężej. No nie tylko potrzebny jest nam Trump, prawda? Każdy ma swoich, że tak powiem, w cudzysłowiu, Trumpów. I wydaje mi się, że te warunki są naprawdę coraz trudniejsze. No bo jednak wszyscy politycy też funkcjonują w tym świecie z takiej skrajnej polaryzacji, czarno-białych sądów. Meneli albo ludzi przyzwoitych, prawda? Jeżeli my wydajemy sąd na dzień dobry, a przecież, przepraszam, ale media, nasze życie, nasze własne komunikowanie się w mediach społecznościowych jest oparte w ogromnej mierze na sądach. W normalnym życiu powinniśmy się uczyć nie osądzania, ponieważ to jest forma w jakimś sensie, przepraszam, ale przemocy. Dzisiaj to wierzę, ale 20 lat temu pewnie też inaczej funkcjonowałem, nie? Ale jest, myślę, że ludziom pod tym kątem będzie coraz ciężej, bo warunki wokół nas są trudne. Mhm.
Ale zobacz, ale zobaczcie, co mówił Konrad. On, moim zdaniem to my inaczej rozmawiamy, niż byśmy rozmawiali 2 lata temu. Bo mamy ogromną potrzebę, widzimy, jaka to jest wielka potrzeba. I że jesteśmy bytami społecznymi z gruntu i potrzebujemy przynależności, akceptacji i szacunku. Takich trzech rzeczy. To są nasze ludzkie potrzeby. Ten indywidualizm, którego nas uczy kultura, jest tylko powłoką. Widać, jak bardzo potrzebujemy być razem. Tylko to jest pytanie, jakie to będzie bycie razem? Co to znaczy, że jesteśmy razem? W jaki sposób? Na jakich podstawach? I tak dalej, i tak dalej. Ale moim zdaniem jest ogromna potrzeba, my to widzimy, prawda? I teraz te instytucje, które próbują się jakoś do tego dostosować, tak? Albo przeszkadzają nam troszkę, nie? No delikatnie tak, mówiąc, bo jest wiele instytucji, które nie spełnia swojego zadania z tego punktu widzenia mediów. Krajowa Rada na przykład, jest pytanie, nie? Wiesz co, bo to powinna dbać o ten ład. Tak, tylko oni sobie wyobrazili wspólnotę na pewien określony sposób i ta wspólnota, którą oni sobie wymyślili, to jest zamykająca wspólnota. Trzeba być takim jak oni, żeby tam być. Wiecie, symptomatyczne jest to, co się zadziało w przestrzeni wirtualnej, medialnej, to powstawanie bytów do publikowania i jakby odzierania z fake newsów. Znaczy, że my musimy mieć jakieś instytucje, byty, które nam wyjaśniają, że jednak w tym świecie jest tyle fałszerstwa, to na co patrzysz, to jest fałszerstwo, to nie jest prawda, nie wierz temu i tak dalej. Nie? Bardzo ciężko się dyskutuje dzisiaj z ludźmi, którzy dyskutują na podstawie argumentów zaczerpniętych z YouTube'a, po prostu z internetu, bo jak ja mogę rozmawiać z osobą, która twierdzi, że wojna w Ukrainie została wywołana dlatego, że Amerykanie tam prowadzą laboratoria biologiczne i Ukraina stanie się pierwszym krajem, w którym będzie bezgotówkowa transakcja przeprowadzana i w ogóle zakaz gotówki. Nie? Ale my rozmawiamy też w sytuacji, w której ja po prostu, my zajmujemy się edukacją cyfrową, informacyjną i jako fundacja, prawda, i medialną w takim rozumieniu nie PR-owym, tylko w takim rozumieniu właśnie komunikacyjnym, informacyjnym. No, to jest w zasadzie postulat wielu NGO-sów, przecież FRSI również, tak? My nie mamy w zasadzie takiego rodzaju nauczania, to jest jak alfabetyzacja kiedyś, nie? Że my w ogóle edukacji informacyjnej, jak my mówimy edukacja cyfrowa, wiele koleżanek i kolegów może się na mnie obrazić również z mojego zespołu, ale to ona nie dotyczy tylko, nie wiem, kodowania albo takiego, prawda, programowania takich wyższego stopnia, powiedzmy, pewnych kompetencji, ale my nie mamy elementarnych, my mamy kłopoty z podstawowym po prostu rozróżnianiem źródeł informacji właśnie z tego, żeby rozpoznawać taką dezinformację, żeby sobie radzić w świecie nadmiaru informacji. Mamy z tym kłopot, a to powinno być w zasadzie uczone na każdym etapie edukacji od dziecka po senioralny wiek, nie? Karolina, ja mogę tylko powiedzieć, bo mój starszy syn ma 14 lat i pewnie wy macie podobne doświadczenie ewentualnie z dziećmi i on swoją wiedzę czerpie z YouTube'a. I jak czasami, i trochę to też doświadczenie, co mówisz z tej dyskusji, przychodzi do mnie z takimi właśnie informacjami i nawet nie wie i nie ma jakby świadomości, w jaki sposób je sprawdzić. I dla mnie to jest kolejna taka rzecz, że z jednej strony fact-checking, absolutnie tak, jeżeli to dotyczy mediów społecznościowych, ale uważam też z drugiej strony, że w dziennikarstwo i w rolę dziennikarza już jest wpisane a priori też sprawdzanie faktów, bo to jest jego job. Ja nie mówię o sprawdzaniu faktów na Facebooku, tylko o tym, co on pisze. Tylko te kompetencje dzisiaj muszą być rozszerzone na nas wszystkich. Dokładnie. Ale na dzieci, na młodzież, na dorosłych. Jesteśmy w innej sytuacji, bo jak były tylko media, to były tylko media. I tu po prostu mieliśmy informację, która była sprawdzona, miejmy nadzieję. Ale jak są social media, to jest też rozmowa o zaufaniu, bo my tym dziennikarzom będziemy znowu ufać. Tak mi się wydaje, że jednak będziemy cenić źródła informacji wiarygodne. Ale to widzimy już dzisiaj, bo dzisiaj na przykład nasz Onet, w którym jestem, zaraz ci oddaję głos, jest najbardziej zaufanym portalem, tak, który jest w Polsce. Newsweek jest najbardziej zaufanym tygodnikiem i są rankingi zaufania. I my widzimy, że to zaufanie staje się walutą dla naszych czytelników, tak, którą my po prostu my jako media mamy nawet to wpisane w misję, że musimy dostarczać informacje, które są godne zaufania i to jest nasz job, bo jak tego nie będziemy mieli, to po prostu jest to zupełnie niepotrzebne, bo inny świat już mamy w social mediach dzisiaj. Jeszcze moment. Tak, mama. To jeszcze trochę z innej strony, ale myślę, że bo zaczynamy rozmawiać o tym, co trzeba by było zrobić, żeby zaufanie wzrosło. To ja myślę, że trzeba było zrobić jeszcze jedną rzecz. Jakbym został ministrem edukacji, ale nie zostanę, to bym zrobił, pierwszą rzecz, co bym zrobił, to bym zaczął, kazał uczyć dzieci w szkołach, wprowadził edukację psychologiczną. Taka była książka Edukacja sentymentalna. Edukację sentymentalną. I na przykład, słuchajcie, taka jest podstawowa rzecz, bo to jest rozmowa o bańkach, od których zaczęliśmy. Jadę samochodem. Przejeżdżam na czerwonym świetle
jedzie ktoś samochodem, przejeżdża na czerwonym świetle. Ten ktoś jest bandytą, piratem drogowym, mordercą. Ja się śpieszyłem. I to jest ta różnica, to jest podstawowy błąd atrybucji w psychologii. I gdybyśmy my widzieli, jak działają, jak jesteśmy podatni na to, że na bzdurę, którą w sobie hodujemy i uważamy, że mamy rację, to myślę, że świat byłby lepszy. Tak, tak. No zresztą krytyczne myślenie, o której wszyscy podnoszą krytyczne myślenie i traktują je jako logiczne wnioskowanie zazwyczaj. Naprawdę, ja to sprawdzałem sobie. W większości programów, co jest krytyczne, to jest takie wnioskowanie logiczne. Ono jest bardzo zindywidualizowane. To nie prowadzi do krytycznego myślenia, bo pewnie nie jestem najmądrzejszy na świecie, ale naprawdę krytyczne myślenie, na pewno nie jestem najmądrzejszy na świecie, nie mam monopolu na to, co chcę powiedzieć, ale krytyczne myślenie bierze się w ogromnej mierze z dialogu, w sensie bardzo serio traktowanego, to znaczy, że my musimy spotykać się z ludźmi, rozmawiać z ludźmi, wychodzić poza swoje bańki, mówicie. To uczy nas krytycznego myślenia, ponieważ poszerza nam perspektywę myślenia, że ludzie mogą myśleć inaczej, że mają prawo do myślenia inaczej, że jeżeli tak uważają, to możemy się nie zgadzać, ale oni mają pełne prawo tak uważać. Tak, ale ciągle będę z uporem maniaka jednak dzisiaj jeszcze myślał, że można to wszystko robić poza światem social mediów. Że nie, ja nie muszę być na tym Facebooku i nie muszę tam udowadniać, że ja potrafię. Jeżeli masz taką potrzebę, to idź za swoją potrzebą. Idę za głosem serca. Faktycznie nie musisz być na Facebooku, bo powinieneś być na YouTubie, jeżeli chcesz dotrzeć do młodszych. Ale na razie nie mam takiej potrzeby. Przechodzę utratę, że tak powiem, sensu udzielania się w social mediach, ale to może potrwa chwilę tylko. Mamy dosłownie 4 minuty. Jeszcze, Konrad, chciałbym jedną rzecz poruszyć, ale pytanie będzie do ciebie. Od ciebie zaczniemy, bo chciałbym o pomocy. Mówiliśmy o tych fake newsach, o utracie zaufania. Jak się dzisiaj pomaga przy takim niskim kredycie zaufania? Jeżeli pomagacie, wasza fundacja pomaga na przykład Ukraińcom, uchodźcom, tak? No a mamy tych fake newsów dotyczących dzieci na przykład ukraińskich w polskich szkołach, tak? Że one tam bez kolejek, że one lepiej mają niż polskie i tak dalej, i tak dalej. Tak, tego jest jak bardzo się, dużo. Jak się z tym walczy? Znaczy, sami musimy się uczyć to rozpoznawać, to po pierwsze, angażować i trzymać zaangażowanie, podtrzymywać, bo to jest bardzo trudne. Też wydaliśmy taki podręcznik, wiem, to jest product placement, to się nazywa, ale za nią Mierzyńską. Daj Panie Boże takich product placementów. Anna Mierzyńska jest autorką takiego... Wezmę i pokażę do kamery. Przewodnika dezinformacji, który oczywiście on jest w formie papierowej, ale w zdecydowanie elektronicznej na stronach internetowych, nie tylko PDF-ie. On jest też przesyłany nauczycielom, ponieważ nauczyciele paradoksalnie są naprawdę ważną grupą od strony zagrożeń dezinformacji. Sami się do tego przyznają, wiemy to, my pracujemy z nauczycielami, to jest też dla nich. Więc kilka egzemplarzy mamy drukowanych, ale no, wydaje mi się, że to jest właśnie dzisiaj, to dopiero dzisiaj doceniliśmy, co to znaczy faktycznie dezinformacja i że to nie może być kilka ośrodków zajmujących się dezinformacją, ale również instytucje, duże państwa muszą wziąć za to odpowiedzialność. Mówimy o politycznej. Które dezinformują. Przepraszam, ale musiałem. No, tutaj chyba trzeba postawić kropkę, bo rzeczywiście to nie zamyka problemu, to raczej go otwiera, ale tak jest, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma zresztą w obowiązkach edukację medialną, a definiuje to sama, bo ja też uczestniczę jako NGOs w spotkaniach z KRIT-em. Definiuje to właśnie jako walka z dezinformacją i to jest jakby pies pogrzebany, no bo instytucje o charakterze media, również publiczne, jednak odgrywają w tym łańcuchu wartości, odgrywają szalenie ważną rolę, nie? Tak to oceniam i to jest trochę takie koło zamknięte, ale uświadamianie sobie tego, tak, wydaje mi się, że ta dezinformacja, my o nim tak często lekko mówiliśmy, a teraz dotykamy tego, że informacja, ona może ratować życie, ona może pomagać ludziom w bardzo trudnych sytuacjach, wyciągnąć dłoń, ale ona też może prowadzić do, i nie boję się tego słowa, ona może prowadzić do śmierci, dlatego że jej celem jest tej świadomej, bo dezinformacja jest bardzo świadoma, ona ma skrzywdzić ludzi i ona ma prowadzić do tego, że podmyje nam solidarność społeczną po to, żeby ktoś został skrzywdzony po prostu, tak? Przemocowo, żeby nie została udzielona pomoc, żeby jego jakość życia była obniżona, a czasami to prowadzi po prostu do dramatycznych sytuacji, więc musimy bardzo mocno mówić o odpowiedzialności za świadomą dezinformację. Dezinformacja nie jest przypadkowa, ona jest zawsze świadoma. Inne rzeczy to jest tam jakaś kwestia misinformacji, czy jakkolwiek to będziemy nazywać. Kończymy. Szybko minęło 30 mało. Minut. Wiem. Mało, bardzo mało. Wiesz? Ale były trochę różnice w poglądach. Cieszy mnie to. Karolina Schneider, Linia Akcesspinga Polska. Dziękuję, Karolina. Dziękuję. Konrad bardzo. Ciesiłkiewicz, Fundacja dziękuję. Orange. Dziękuję. Mariusz Bugalski, K3 Podcast o dobrym życiu. Dziękuję wam ślicznie. I teraz tak, ja tak się wciągnąłem w tę rozmowę, że teraz poproszę Monika. A no właśnie, Aga Kozak. Bo ja mam tutaj taką podpowiedź. Nie jestem sam. No właśnie, nie wolno być samemu. Człowiek to istota społeczna, potrzebuje drugiej osoby. Chociażby do tego, żeby was płynnie przeprowadzić przez nas scenariusz. Adam Bielecki i Aga Kozak teraz. Zapraszam.